Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj czwarty powód, dla którego nie jestem i nie mógłbym być świadkiem Jehowy. Jest to powód, który brzmi: Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony na wieki. Niestety, będąc świadkiem Jehowy, nie mógłbym podzielać takiego poglądu. A Słowo Boże mówi wyraźnie, że Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki, bo jest jedynym prawdziwym Bogiem i poza jedynym prawdziwym Bogiem nie ma żadnego innego Boga. I dlatego jest to sprawa bardzo poważna, gdyż zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Nie ma szansy być zbawionym poza Panem Jezusem Chrystusem. Skoro On odbiera cześć na zawsze od każdego, to On ma moc uratować, ma moc zbawić, ma moc wyratować, ma moc pomóc we wszystkich potrzebach każdego człowieka. I dlatego jest to kluczowa rzecz, która uniemożliwia mi, aby być świadkiem Jehowy. Zobaczmy na trzy miejsca ze Słowa Bożego, które pokazują, że Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony na zawsze, na wieki. Po pierwsze, Mateusza 28 rozdział, 9 wiersz i 17 wiersz. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, od 9 wiersza do 17. Ja oczywiście przeczytam z tego przekładu, to jest Trinitarne Towarzystwo Biblijne z Londynu. Bardzo dobry przekład, tak zwana Biblia Warszawska, zanim powstała cała Biblia Warszawska w 1975 roku wydana, to ten przekład nosił nazwę wydawnictwa o nazwie Biblia Warszawska, choć powstał tylko sam Nowy Testament. Czasami to tłumaczenie jest przedstawiane jako tłumaczenie Bolesława Goetze, choć Bolesław Goetze jedynie jest odpowiedzialny za jedną z edycji tego tłumaczenia, którą wydawało Zjednoczony Kościół Ewangeliczny przez wiele lat i to był przekład, który był przez nich wydawany. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać taki Nowy Testament, to kilkoma jeszcze dysponuję, chętnie się podzielę. Wystarczy do mnie na numer 791-214-963 wysłać życzenie z informacją. Jeśli będę miał możliwość, to prześlę bezpłatnie, bez żadnych powiązań czy przymuszeń z mojej strony. Jest to całkowicie wolna oferta. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 9 wiersz. A gdy szły, aby oznajmić uczniom Jego, oto Jezus zaszedł im drogę, mówiąc: bądźcie pozdrowione. A one, przystąpiwszy, uchwyciły się nóg Jego i oddały Mu pokłon. Wyraźnie widzimy, że mamy tutaj Pana Jezusa Chrystusa i te kobiety oddały Mu pokłon. Zawsze w Biblii, na kartach Starego i Nowego Testamentu, ilekroć osoba nieuprawniona otrzymywała pokłon, bito jej pokłon, przeganiała te osoby jako osoby, które nie powinny jej oddawać pokłonu. Pan Jezus przyjmuje ten pokłon, bo mu się po prostu należy. On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jedynym Bogiem, poza którym nie ma Boga. I Mateusza 28 rozdział, 17 wiersz. A ujrzawszy go, oddali mu pokłon. I tutaj widzimy wyraźnie, że uczniowie oddali pokłon Panu Jezusowi. Jednoznacznie Pan Jezus przyjmuje tą cześć i chwałę, bo jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Drugie takie miejsce, którym chciałbym dzisiaj się zająć, to list do Hebrajczyków, rozdział 1, wiersz 7. Tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że to Bóg Ojciec nakazuje czcić Jezusa. A kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi:
a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. To jednoznacznie pokazuje, że również fałszywa jest nauka niektórych ludzi, takich jak Adwentyści Dnia Siódmego czy Świadkowie Jehowy, twierdzący, że Jezus jest aniołem. Nawet bezczelnie nadają mu jakieś imię, Michał czy coś podobnego. Jest to całkowita bzdura, skoro wszyscy aniołowie Boży mają oddać cześć Panu Jezusowi, to w tym anioł Michał ma oddać cześć Panu Jezusowi. Nie ma innej możliwości. I ten fragment jest bardzo ciekawy. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, bardzo zachęcam, żebyście sobie przeczytali. Jest to miejsce, w którym Bóg Ojciec modli się do Syna. Bardzo ciekawe. Uwielbia Go. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Tak modli się Bóg Ojciec do Syna. Ja wiem, że to brzmi dla kogoś, kto sobie wyobraża Jezusa jako mniejszego od Ojca, jako coś niesamowitego, ale właśnie takie coś Biblia zapisała w pierwszym rozdziale Hebrajczyków, że Bóg Ojciec modli się do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Bóg Ojciec nazywa Jezusa Bogiem i to jest Jego Bóg. I jeżeli ktoś próbuje coś ze Słowa Bożego ująć lub dodać, Słowo Boże jest jak obosieczny miecz. Te same ostrze, które chcesz użyć do tego, żeby walczyć z Bogiem, to samo ostrze cię skaleczy. I może przeczytam ten pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Bóg, który częstokroć i wielu sposobami mówił w dawnych czasach do ojców przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił, który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem swojej mocy, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, tym przedniejszy od aniołów, im zacniejsze od nich odziedziczył imię. Albowiem komuż kiedy z aniołów rzekł: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. A kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi: a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I o aniołach powiedziano: który aniołów swoich czyni wiatrami, a sługi swoje płomieniem ognia. A o Synu: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Przetoż namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela nad uczestników Twoich. I Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zwiotrzeją i jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione, ale Ty tenżeś jest i lata Twoje nie ustaną. A do kogóż kiedy z aniołów rzekł: siądź po prawicy mojej, dopóki nie położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Czyż nie wszyscy są duchami służebnymi posyłanymi na posługę z powodu tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Więc widzimy, jaki zaskakujący jest ten pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Nie tylko w szóstym wersecie widzimy wyraźnie, kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi: a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. To jest życzenie Boga Ojca. Mamy też, co Bóg Ojciec mówi o Synu. Mówi: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. I dziesiąty wiersz, gdzie tutaj jest cytat ze Starego Testamentu, czyli słowo Panie, powinniśmy odczytywać jako Jahwech, lub jeżeli zastosujemy nomenklaturę Świadków Jehowy, Jehowa,
Czyli tutaj 10 wiersz brzmi w Nowym Testamencie: i Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. To mówi Bóg Ojciec do Syna, do Boga Syna. Ale jeżeli pamiętamy, że w oryginale hebrajskim jest tutaj zamiast słowa Panie Jahwech albo Jehowa, to odczytać możemy to tak, że Bóg Ojciec modli się do Boga Syna w ten sposób. Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Albo ta modlitwa brzmi w wersji Świadków Jehowy tak. Jeśli byśmy konsekwentnie stosowali ich regułę nazywania Boga Jahwech Jehową. I Tyś, Jehowa, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tłumaczenie Jehowa ma swoje uzasadnienie w Biblii Gdańskiej, dlatego ja nie czepiam się tego, że to jest forma poprawna czy niepoprawna. Mamy wyraźnie pokazane, że Jezus przez Boga Ojca jest nazywany Jahwech. Jahwech. Jest nazywany tron Twój, o Boże. Ale zgodnie z dzisiejszym odcinkiem chcemy pokazać, że należy mu się pokłon. I 6 wiersz mówi: a kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi: a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Czyli wszyscy aniołowie Boży oddają cześć i chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi. I też Syn jest nazywany przez Boga Ojca Bogiem, którego tron jest na wieki wieków, i jest nazywany Jahwech. Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię. To oczywiście nie jest zaskakujące, bo w Rzymian 10:9 jest napisane: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Rzymian 10:9 jest ciekawym miejscem, bo jest otoczone przez miejsca ze Starego Testamentu, gdzie słowo Panie jest to cytat z miejsc Starego Testamentu, gdzie pada słowo Jahwech. Jahwech. I wtedy Rzymian 10:9 należy rozumieć, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I właśnie 6 wiersz, gdzie mamy wyraźnie powiedziane w Hebrajczykach, 1 rozdział, 6 wiersz, że należy oddawać Jezusowi cześć, nie jest zaskakujący, skoro to jest jedyny prawdziwy Bóg, poza którym nie ma Boga. Trzecie miejsce, które chciałbym dzisiaj przeczytać, żeby ten mój czwarty powód, dla którego nie jestem i nie mógłbym nigdy być świadkiem Jehowy, to ten czwarty powód brzmi: Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony. Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki. I objawienie, 5 rozdział, od 6 do 12 wiersza. Czytam. I spojrzałem, i oto w środku między tronem i czworgiem zwierząt, między starcami stał baranek, jakby zabity, mając 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchów bożych posłanych na wszystką ziemię. I przyszedł i wziął księgę z prawej ręki siedzącego na tronie. I gdy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, a każdy z nich miał cytrę i czaszę złotą, pełną wonnego kadzidła, które są modlitwami świętych. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć z niej pieczęcie, boś był zabity i odkupiłeś nas Bogu krwią swoją, ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu, i królować będziemy na ziemi. I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów około tronu i około zwierząt i starców, i była liczba ich 10 000 razy 10 000 i 1000 000, mówiących głosem wielkim:
Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Widzimy, że Pan Jezus, nazywany tutaj barankiem, jest godzien wziąć moc, bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Dlaczego? Dlatego, że Jego doskonała ofiara na krzyżu Golgoty wystarczyła, żeby usprawiedliwić każdego grzesznika, który przyszedł do Niego. Bo Słowo Boże świadczy wyraźnie, że Bóg przeznaczył wszystkich na zagładę. Z tego powodu, że każdy zgrzeszył. Tak mówi list do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy pojedynczy człowiek zgrzeszył. I jeśli by Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię, i nie umarł na krzyżu Golgoty, wszyscy byliby zginęli tak, jak zasłużyli. Każdy z nas na własną drogę zboczył i szedł do piekła. I każdy zasłużył na piekło. Ale Pan Jezus Chrystus, jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka. Stał się podobny ludziom. Stał się podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie znał. I na krzyżu Golgoty, gdy wisiał, w 3 godzinach ciemności został na niego włożony grzech. Bóg wtedy się od niego odwrócił, bo jest powiedziane: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak wołał Pan Jezus Chrystus. Bo wtedy Bóg nie mógł mieć nic wspólnego z grzechem, który był włożony na Pana Jezusa. Pan Jezus został, można powiedzieć obrazowo, uczyniony grzechem. I wtedy na Niego zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi i każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa, w wolny sposób może skorzystać z tej doskonałej ofiary, całkowicie wystarczającej do zbawienia każdego jednego człowieka, który przychodzi do Pana Jezusa i prosi o przebaczenie. I teraz, jeżeli taka doskonała ofiara została złożona przez Pana Jezusa Chrystusa, to człowiek wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy, to taki człowiek staje się w oczach Bożych święty, sprawiedliwy, niewinny, tak jakby nigdy nie zgrzeszył. A wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, zostały złożone, włożone na Pana Jezusa Chrystusa w tych 3 godzinach ciemności. To była doskonała ofiara za grzech. Pan Jezus Chrystus został potem złożony do grobu już po śmierci i 3. dnia zmartwychwstał i później, jak wstąpił do nieba, po pewnym czasie zesłał Ducha Świętego, który dzisiaj przekonuje każdego o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I dlatego nie ma nikt wymówki, kto nie chce przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś zobowiązany do posłuszeństwa Ewangelii, która mówi: ratuj się spośród tego złego i przewrotnego pokolenia. To złe i przewrotne pokolenie całe idzie na zagładę. Ty też z nim idziesz na zagładę, jeśli jeszcze nie przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa. Zasłużyłeś na tą zagładę, ale nie musisz iść do piekła, bo Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. On wziął na siebie twój grzech. Masz pełną wolność, żeby przez Jezusa przyjść do Boga. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tak jak za dni Noego było widać wyraźnie, że każdy, kto zgrzeszył, zginąć miał w wodach potopu i wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy mieli być zgładzeni wodami potopu. Ale wyjątkowo Noe znalazł łaskę w oczach Pana, to mówi nam 8. werset. I później, po narodzeniu na nowo, Noe zaczął żyć już w oczach Bożych sprawiedliwym życiem. Ono może nie było sprawiedliwe w oczach ludzi, ale Bóg widział tą sprawiedliwość przypisaną mu, sprawiedliwość Syna Bożego. Pana Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, Świętego, Sprawiedliwego. I Pan Jezus Chrystus stał się Jego Zbawicielem
I wtedy widzimy też, że Noe zbudował w posłuszeństwie arkę i razem z 7 innymi członkami rodziny został uratowany. Mimo, że wyrok był na cały świat. Dzisiaj wyrok jest na cały świat. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nikt nie ma wymówki. Wszyscy co do jednego są przeznaczeni na zagładę, ale pojedyncze osoby, oby nawet wszyscy, mogą skorzystać z usprawiedliwienia Pana Jezusa Chrystusa. Pojedyncze niestety osoby to są i wąska jest ścieżka wydeptana przez tych, którzy uciekają przed gniewem Bożym. Lepiej by było, gdyby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I dlatego Jezus złożył doskonałą ofiarę za każdego, nie tylko za 144 tysiące, jak uczą świadkowie Jehowy. Nie ma czegoś takiego jak ograniczone odkupienie. To jest całkowita pomyłka. Pan Jezus Chrystus umarł za każdego, żeby, tak jak tutaj czytaliśmy, każdy mógł się stać rodem królewskim i kapłańskim Boga. Bóg chce mieć pełne niebo, nie tylko ograniczoną liczbę, jak cię nauczono w strażnicy być może. To jest poważny błąd. Więc podsumowując, mój czwarty powód, dlaczego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy, to jest taki, że Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki. Podzieliłem się z Państwem 3 fragmentami z Mateusza 28 rozdział, z Hebrajczyków 1 rozdział i z Objawienia Jezusa Chrystusa 5 rozdział. Zachęcam do czytania Biblii, nie tylko tych fragmentów, które podaję. Czytajcie całą Biblię, Słowo Boże, po kolei, od pierwszej Mojżeszowej, 1 rozdziału do 22 rozdziału Objawienia Jezusa Chrystusa. Naprawdę Słowo Boże może obdarzyć was mądrością ku zbawieniu. Jest to cenne. Nie ufajcie żadnym ludziom. Nie ufajcie mi. Ufajcie tylko Słowu Bożemu, Biblii, Pismu Świętemu. Nikt z ludzi nie ma prawa dzisiaj przewodzić jak tylko i wyłącznie Pismo Święte. Tylko Biblia. Tylko Słowo Boże. Trzymajcie się tego. Bo Bóg dał na czas dzisiejszy teraźniejszą prawdę, którą jest Słowo Boże, Biblia, którą masz w Twoim własnym języku. Jeśli macie pytania, piszcie komentarze pod filmem. Możecie też wysłać SMS-a na numer 739089088 albo napisać do mnie na adres czytaj Biblię, skrytka 31 63 500. Ostrzeszów. Z Bogiem.